że czekaj. Okej, okay. Opowiedz mi, Moniczku, dlaczego przestałaś grać w klasika? Bo mnie piją hordziaki. Okej, okay, a poza tym? Tylko dlatego. Nie, no naprawdę? Naprawdę, bo ja teraz ja mam 34 poziom, coś takiego. Okej. Okay. Ja jestem w lokacjach takich, że w sumie mogę być w dwóch tam. I ten, i gdziekolwiek ja pójdę, tam jest masa hordziaków i oni mnie biją i ja w ogóle nie mogę zrobić ani jednego questa i nikt nie chce ze mną grać. I w ogóle ludzie, co chodzą, to też tak mech. Najgorzej, witamy w Alliance. Samym Moniczkiem, jednym na środku. Jesteś w grze? Ja umiem. Tak, tak. Czekaj, ja ci muszę dodać, bo to jesteśmy w innym lejrze. Okej, okay, bierz questa pierwszego. A to wzięłam. Czekaj, bo to chyba cię nie przerzuciło. Chyba nie. Bo tam jest jakiś chyba cooldown, jak cię, zanim cię przerzuci chyba. O nie, layering! Co ty zrobiłeś, kurde, z moją grą? O. Nie, no bo to nie działa. A weź ty mnie spróbuj zaprosić. Mhm. O, jest, dobra, jesteś, już pojawiłaś się, dobra. Trochę to zajęło, dobra, let's go! Patrz, mam zielone włoski, jak na żywo. No, w sumie. Trochę tak jest. Też jak na żywo. Dobra, babo, road to level 10. Chociaż w party będziemy trochę dłużej to robić. Ja jestem warriorem, będę najlepszym graczem. O ja, ale teraz będę mistrzem autoataku. Patrz, jak go siekam. Boże, jak dobrze jest levelować. Przepiękna sprawa, czekajcie. Autoloot muszę włączyć sobie. Jesteś pewna, że warrior ci się spodoba? Nie wiem. Najwyżej zmienię zdanie za 5 minut, ale chyba Jezu, tak. Tragedia. Chyba tak, no. Już się zaczyna. Nie no, chyba będzie dobrze. Czym innym ja mogę grać? Nie, bo tu muszę zrobić sobie jedną rzecz. Ja mogę ustawić sobie ten addon, czekajcie. Interface Weapon Swing Timer. Weapon Swing Timer, okej, okay, jest. Lock Bars, o oh, wow. Wygląda, melee hits. Okej. Okay. Target switching bar, player bars, show off hand. Okej. Okay. O, i teraz powinno być dobrze. Let's go! No, musimy te wilki teraz zabijać. Ach, no właśnie, granie paladyny to jest klikanie tego. Klikanie mobka i idziesz zrobić sobie kolację. A jak kliknę mobka, to ktoś może zrobić mi kolację? Ej, czekaj, bo mi dalej pokazuje. Co ci pokazuje? Coś, co nie powinno mi pokazywać. Get interface. Player swing bar settings. To już mam jedno mięsko. Aż jedno. A, target swing. O, to jest target swing timer. Okej, okay, dobra, to wyłączę. A rozumiem. Myślę, że będzie trudny dla mnie warrior. Dlatego, że warrior jest beznadziejny. Jest trudny do levelowania. Naprawdę? Tak, jest bardzo trudny do levelowania. A Warlock byłby fajniejszy? Tak, Warlock byłby zdecydowanie fajniejszy. To poczekasz na mnie? Oh my god! Granie z babą. Skoro tak mówisz, no to chyba mówisz z jakiegoś powodu. Znaczy, no bo tak jest. Znaczy, do 30 levela trzeba tak jakby przeboleć. Ja się tak męczyłam w sumie. Do 30 levela, później już jest tak mniej więcej z górki. To z magiem też się tak męczyłam trochę w sumie. Zaczyna się. Rzekaj na mnie, sam chciałeś grać ze mną. No właśnie, tak, chciałem bardzo grać z tobą. Już zmieniłeś zdanie. Chodź tutaj, bo musimy te... To jest mój lucik. Powinien free for all włączyć. Wiem, kurde, w sumie. To co ty zabijałaś, że ja nie mam lutu? Dobra, daj. Ty musisz, bo ty masz tego. Daj, free for all. Tyle. Ach, i cały czas włączanie tego Seal of Righteousness. Dobra, to ja sobie zrobię warlock. Oh my god. Też będzie fajnie. Jezu, tragedia. No nic, warrior jest chyba najwolniejszy do levelowania, bardzo potrzebuje giru. Chyba bardziej ze wszystkich klas, jak pulujesz więcej niż 1-2 moby, to umierasz. Bo przy każdym pulu trzeba jeść Firsaida. No to jest trochę trochę tak jest. Ale z drugiej strony Paladyn ma bardzo podobnie w sumie, jak sobie tak pomyślę, tylko że Paladyn... Przeczytałam tą wiadomość, mnie zniechęciła. Znaczy Paladyn to ma o tyle dobrze, że jeszcze ma leczenie i to takie całkiem mocne leczenie. Jest nudny jak flakiem z olejem, ale możesz sobie pozwolić trochę na dużo.
Taki autoatakowy, znaczy Hunter też polega w dużej mierze na autoatakowaniu, zwłaszcza na low levelach. Na jakim serwerze gramy? Gramy na serwerze Golemag EU. A wychodzę z party. Skończyłem jednego questa, teraz Moniczka będzie musiała męczyć go. Zrobię szybciutko, robię warlocka. Masakra. Będzie fajnie. Golem Mage. Będziemy się dobrze bawić, Johnny. Nie, właśnie super będziemy się bawić, kurde. Zaraz biję do drugi level i już mamy dysbalans. Falek może się leczyć bańki w razie czego, to też prawda, to też prawda. Tylko, że też jest taki wolny, znaczy później dopiero jak masz chyba takie sile, które... Seal of Command chyba się nazywa? Który tam daje ci szansę na to, żeby uderzyć jakoś mocniej? Ale w ogóle na mounta nie będę musiał wydawać. O, pog. W ogóle najważniejsze jest to, żeby wbić nową postać, jak już, do kolejnej fazy. Czyli tutaj trzeba wbić level do fazy drugiej. Dlatego, że w fazie drugiej już levelowanie będzie niemożliwe. A Fortnite czarna dziura. W ogóle co to, o co chodzi z tą czarną dziurą w Fortnite? Już sam nie wiem. Bo tam widziałem, że chyba jakiś stream chyba jest i tam ten stream sobie tak wisi od iluś tam godzin. Devotion Aura, okej, okay, nawet nie mam pieniędzy na to, żeby takie coś kupić. Chociaż może kupię teraz? Let's go. O Boże. Oh my god, tweet od Pornhuba. Mamy lepsze dziury do oglądania. Oh my god, epic. Wow. Jak tutaj przyjdziesz, to możesz mnie zaprosić. Ja tu sobie poklepię. Bij te wilki, go. A, widzę cię już. Invite. No, czekaj. Wezmę ci group loot. Nie, czekaj. Convert to raid. Nie. Gdzie jest loot? Group loot free for all. Let's go. Bijemy. Bić, zabić. Już mam tutaj, kurde, devotion aurę. Warrior potrzebuje przede wszystkim priesta. A, kurde. Warrior to rzeczywiście trochę przerąbana klasa do levelowania. Najlepsze jak były takie graficzki, które pokazywały, która klasa jest dobra do czego i który spek nadaje się do czego. I wszystkie trzy speki Warriora jest taką kupą. Piękna graficzka. Ale to tylko na klasiku, czy ogólnie Warrior jest taki sam? Nie, no to na klasiku. Znaczy nie wiem, później już jest chyba trochę lepiej. The Burning Crusade trochę się zmienia. Generalnie. I tutaj jeszcze te. Boom. Level 10 dzisiaj musi być. A jak nic. A czas do czasu będę musiał sobie tak polewelować tego. Chociaż zastanawiam się, bo wydaje mi się, że teraz chyba najbardziej potrzeba chyba tanków, no nie? Jak sobie tak pomyślę. Tak na instancji, jak my szukaliśmy, to najczęściej tanka było nam potrzebne. Healerów jest pełno, bo dużo priestów jest. Mało paladynów, co prawda. Boję się, że paladynów nie będą chcieli z tego powodu brać. 5 lat obserwowania. Damn it. Niektórzy z was mogą mi w ogóle przypomnieć, kiedy ja założyłem fanpage, tak swoją drogą. Najlepszy tank, jeden z lepszych DPS-ów, no i w PvP, god. Masz wszystko? No to idź oddawać. Teraz mamy kolejne jakieś tutaj, a bo ja muszę te trogi pozabijać, dobra, to poczekam na ciebie. Z tymi trogami. Czyli de facto serwery działają, bo można sobie grę włączyć, no działa. Czekaj. A, w grze też, jak wejdzie się do gry, to jest czarna dziura. Okej. Okay. Ciekaw jestem, co oni tam wykombinowali. Naprawdę mega jestem ciekawy. Na pirackich, wodkowych serwerach Warrior Prot był najprzyjemniejszy dla mnie do levelowania. Prot Warrior, that's so fucking deep. 2430. A tutaj z boku tutaj wziąć questa? No bierz wszystkie, wszystko co tam masz. Z całej okolicy. A nie, tego nie, tamtego nie, no to chodź. Nie, dobra. Masz te, żeby te trogi zabijać? Mhm, tak. Dobra, no to lecimy. Rakieta zaczęła latać w szczeliny. Rakiet niby by uratować meteoryt. Niby się udało na chwilę, bo meteoryt wleciał w szczelinę, która... Wróży rakiety, ale zaraz coś się zrypało i spadł z ogromnej szczeliny z góry i wala w ziemię, wszystkich w powietrze.
Okej, okay, ale z czym to jest związane tak swoją drogą? To jest związane z jakimś, nie wiem, eventem, że tam były jakieś questy, które były wcześniej? O kurde, ale fajne dostałem. Że były jakieś wcześniejsze, kurde, eventy, które coś takiego, wiem, że jakiś meteoryt spadał, czy coś. Teraz w ogóle jakaś czarna dziura się pojawiła. Znaczy w ogóle wygląda bardzo ładnie, tak szczerze. Moniczka, czemu ty podchodzisz? Bo nie miałam many. Napij się many. Gizy, level 2. Yeah. Nowy sezon chyba. Znaczy 10. Znaczy widzę, że oni tu chyba coś tam jeszcze robią, bo oni tam chyba robią Fortnite Chapter 2, coś takiego. W sumie ciekawe, co wymyślą, że aż taką rzecz wprowadzili. Destrukcyjną na całego świata. Coś to na pewno musi oznaczać. Może Fortnite w kosmosie. Fort Knut w kosmosie, to by było coś. To by było coś. Pyk. Raz. Goddammit, ale coś czuję, że paladyn będzie, kurde, do levelowania najgorszą klasą, którą mogłem sobie wybrać. Ale jakby robię to tylko i wyłącznie z tego powodu, że bądź co bądź, ale będę miał free loot. Darmowy lucik. Czekaj. Op. Dziękuję. Masz, ubierz się jakoś. Wyglądaj jakoś. Ubierz się jak człowiek. W ogóle zapominam totalnie o ubieraniu takich rzeczy wszystkich. A, bo tutaj mam to. No, to... Przydaje się zawsze, nie? Space Fortnite. Space Knight confirmed. Elon Musk liked it. No, ale jeszcze musimy takie duże pozabijać. Czy ja w ogóle mogę nosić jakieś... A, maces. Mogę two-handed maces i one-handed maces. Two-headed mace. Two-head mace. Wczoraj pokazywały się różne liczby dookoła tej czarnej dziury i była masa teorii dotyczących tego, między innymi, że jakiś niemiecki streamer uznał to za koordynaty na mapie i sprawdził je na Google Mapsach i co najlepsze, był tam przystanek autobusowy z numerem 11. O, shit, może musimy wszyscy pojechać tam, może dowiemy się czegoś, może coś tam było ciekawego. Na przystanku autobusowym 11. Fortnite 2, chapter 2. Wygląda jak nowa mapa. Wygląda jak chyba nowa mapa. Wydaje mi się, że ta obecna mapa była już tak chyba tam nawalone było tyle rzeczy, że oni postanowili chyba zrobić refresh. Takie mam wrażenie. Hej. Hello? Do you consider my name as Lok... Lock... Kock. I don't know. I mean, lots. A lot. More in a pro. Kurde, nie umiem pisać. Lockock. Okej, chat, czy jego nick jest obraźliwy? Lockock. Well, if I... Oh yeah. You're right. Nice name. What the fuck? Okej, takie rzeczy tylko na klasiku. Okej, czekaj, co Boniczka robisz? Ja sobie tutaj czekam na ciebie. Talim, okej, dobra, to chodź, idziemy dalej. Okay. A byłaś już tam w tym budynku? Z tym swoim trenerem? Idź do tego budynku i tam ze swoim trenerem musisz pogadać. Okej. Erlumy na klasyk, gdzie są erlumy? No właśnie, gdzie są moje erlumy do levelowania? Re! Najgorzej.
Jego Grom Logosz, bardzo, bardzo miło. Okej, tu dziś powinnaś mieć chyba jakiegoś trenera, nie? Tylko nie wiem gdzie. Nie wiem, tu mi pokazuje w tym. Tu. Gdzieś tu powinien być, nie? A tu jest, tu. Nie, mage. A, tam jest u góry, tak, Warlock. Jest, chodź. Tutaj. A, bo to będziesz miała questa teraz na tego, na Impa, jak swoją drogą. Tak? Tak jest. Next, zostań policjantem. A faktycznie, no. Mam na Impa. Dobra, chodź. Tylko nie wiem, gdzie tego Impa się robi. Co, masz zadanie? Gdzie ty musisz iść? Nie wiem. Powinnaś być na mapie. Tak, jest, tak. Dobra. Gdzie? Ale to, no, prosto. Ale prosto, tam prosto? No, prosto w góry, tak jakby tam. A, no to chodź, to najpierw zrobimy tego tutaj. W dziurce tam w górach. Tylko żeby z Moniczką pograć. Tego palka planuję do maksa dobić, ale zobaczymy jak mi, co mi z tego wyjdzie. Szczerze, takie chillowe wieczorki będę sobie organizował, żeby pograć sobie kurde tym paladynem. Żeby sobie go polewelować tak na chillku to tego. No. Będę sobie grać. Więc takie chillowe wieczorki z paladynem i Moniczką. Uszanowanko. A dzień dobry. Też mnie wciągnie. Dzień dobry, siemanko. Siemanko, dzień dobry. No dobra, tutaj musimy też jakieś świnie porozwalać. Chyba pobijamy piąte levele i pójdziemy dalej do tego. Do kolejnej krainki. Dobra, czekajcie. Talin Keraj. Boże, ja pamiętam przy premierze, jaki tu był rozpierdziel o te świnki. Z tymi świnkami to było trochę... O Jezu, to była taka tragedia. Się kampiło, kurde, na świnki. 12 świnek trzeba było zabić. Tragedia. Ja no, także dobrze, czy nie dobrze. Do pierwszego questa tam sobie to robiliśmy przez godzinę dokładnie. Którego? Tego? Tam na tym, co jest pod Stormwind, tam jest, nie wiem na co, jakieś tam takie wilczki chyba. No tak, na wilki. Ale humańska ta właśnie była trochę bardziej popularna, wydaje mi się. Tak, to my robiliśmy godzinę właśnie, równo godzinę. U nas nie było aż tak dużo osób w sumie. Czy nie, no było całkiem sporo. Okay, free fall, wiesz co, zmieni na group loot. Żeby nie było, jak już bijemy razem te moby to. Chyba, że się rozdzielimy. No to idź, bij inne, będzie szybciej. Zostałem free for all, każdy zbiera swój lucik. Dobrze. Rozdzielmy się. Dobrze, dobrze. Na przykład się sadzę marchew na Pandarii. Sadzenie marchewy było zajebiste. Ktoś tak pomyślał o misto w Pandarii? Było super. Cała farma była naprawdę fajna. Ej, czat, w ogóle, przepraszam, tylko tak rzucić, przerwę moniczku. Czy robimy night mode, czat? Czy robimy nocny tryb? Tak się zastanawiam właśnie. Czy chcemy kurde wieczorny trybik sobie włączyć? Tak sobie myślę, że... Ej, tak swoją drogą tego gotika będę chciał zacząć jakoś ten... To się zastanawiam, czy może jutro przypadkiem też nie zacząć tego gotika przechodzić. Tego zapomniane opowieści, czy coś takiego. Yup, let's go. Dobra, let's go, lecimy. Wieczorny tryb activated. Pyk. I pyk. Okej, okay. I wieczorny tryb aktywowany. Elegancko, tylko tu mi tak świeci trochę za bardzo, nie? Mam wrażenie, że mi tak za bardzo świeci. Pokaż, jaką koszulkę masz piękną. Już pokazywałem. Dobra. Tak powinno być, okej. Okay. Teraz jeszcze tylko to wyłączymy. No, właśnie ten gotik zapomniany opowieści. Nocny ten. Peppo cheer. Yay! Teraz będziemy musieli zadziałać naszą wyobraźnią. Nasza wyobraźnia będzie musiała działać o wiele lepiej tutaj. I nastała ciemność. Tak jest. I pyk. I pyk, come on. Dobra, już mam wszystkie. Ja też. Not to go. Kiedy ozdoby na Halloween? W ogóle kupiliśmy jakiegoś szkieleta takiego na Halloween, bo sobie córkę wybrała. Świecącego w ciemności. Który nie świeci w ciemności. No. Jakiś w ogóle taki lewy, ale czego się spodziewać po czymś, co kosztowało 2 zł chyba. Nie, 5. O. Chyba albo 10. O. 5 zł, bogactwo. Bogactwo i chwała.
stary, kupimy ozdoby, będą wisieć. Dzisiaj miałaś w ogóle jechać po ozdoby i jednak chyba tak. Stwierdziłaś, że... Tak, wyszłam z domu i się wróciłam po 5 minutach. Myślisz, że to był dobry pomysł? Że się wróciłam do domu? No. Tak. O Boże. Co za Moniczka. Powiedz mi, gdzie masz tego questa na impa lepiej. No w górach. W jaskini tam, w dziurce. W górach. Pizz, o tej to wiele pieniędzy. W ogóle mam dziwny głos strasznie, że mnie zaraziłeś, będę chora też przez ciebie. Mówisz? Będziesz chora przeze mnie? Mam taki dziwny głos jakiś. Dziwny głos Moniczka ma. Ile... popsuło mi. A, czekaj, bo tu... A, bo tu dopiero... O, bo tu od czwartego levela dopiero będzie quest. A się! Najgorzej, kurde, przez to, że jesteśmy w party. Ile masz do levela? Połowę. To go, zabijemy. Masz więcej, czemu masz więcej? No, mam leciutko więcej, bo zmieniłaś postać przecież. I przez chwilę byłem bez party, wiesz? Rozdzielamy się szybko, pozabijamy te moby. Co się popsuło, nie było Moniczki słać? Nie, powinno być słać Moniczkę cały czas. Halo. Wojownik najlepszy tank w grze, tak jest dokładnie. A gówno, tu my idziemy znowu. Pyk, bo jak będziemy mieć czwarty level, to tu będziemy musieli się wrócić. A powiedz mi, po tym questie z tym impem, gdzie to jest? To jest w górach. No właśnie tu, gdzie jesteśmy. Tak, idzie. Dokładnie. Tylko muszę do dziurki, do jaskini tam, o. Gdzie tam jesteś, no? W jaskini to jest. Tak, chyba tak. Ale głupie. To chyba ma o wiele łatwiejszy quest, żeby to zrobić. Tak mi się wydaje. Kurde. Ja mam takie, wiesz... Na mapie wcześniej, teraz już mi nie pokazuje. Dziwna sprawa. Nie powiem, że nie. Let's go. Ale to czekaj, bo... do środka, bo one tu są w sumie. Czekaj, bo ja tu mam tego. Dla ciebie pasek jakiś. Dziękuję. Proszę. Oh yeah. Nex nie załapał. Czekaj, ja nie załapałem? Czekaj, co? A co się stanęło? Czemu chat mnie kurde wkręcił? Coś? Kiedy piżama party. A no piżama party, powiem wam tak, na te wasze piżama party to dzisiaj przyszła paczka do Moniczki. Co? To moje streamowanie nocne. No, twoje piżama party całe w ogóle zdradziłem teraz? Co źle powiedziałem? Nie. A przyszła dzisiaj paczka i żebym ja się na tą paczkę nie rzucił od razu z łapami, to na tej paczce napisano nie dla Nexosa. Ja tak dzisiaj odebrałem tą paczkę, poszedłem po nóż do kuchni, że takie, ale fajnie, paczuszka, co tam jest? I tak patrzę na taki napis nie dla Nexosa, takie... O... Smutek. Ale mi smutno teraz. Wszystko dla widzów. Okej, gdzie to jest, Moniczka, powiedz mi. Prosto tutaj idziemy. Tutaj prosto tu. I tam będzie. Musisz w opisie dać linki do donate'ów innych. Nie będzie donate'ów absolutnie u mnie tutaj. Ale wiesz, w sumie jedyne co jest fajne, jeśli chodzi o te donate'y, że na przykład można by było jakoś wyróżnić trochę to, co chce się napisać. Więc to jest jakby fajne, nie? Żeby ktoś by chciał napisać coś takiego specjalnego, to mógł donate'ami wtedy, nie? Że się pokazywało na... No tak, ale wiesz, to też... Nie sądzę, że skoro jakby przechodzę tutaj, bo dostałem jakiś kontrakt i jakieś tutaj pieniądze dostaję, to żeby kurde jeszcze brać od ludzi pieniądze, nie? Tak, ja rozumiem, no. Ale fajnie jakby było, wiesz, coś takiego, że ludzie mogliby trochę... Coś, wiesz, takiego... Bo wiesz, nie ma emotek tutaj. Wiesz, te gwiazdki też się nie pokazują na ekranie na razie, nie wiem, czy musisz jakoś ustawić. Nie wiem, będzie trzeba zerknąć. Pyk. Tam masz jeszcze spodnie. Nie mam miejsca w tym ekwipunku, ale... Teraz coś wymyślę. Ale tam masz rzeczy, które możesz założyć. Ja też nie mam miejsca w ekwipunku. O nie, dobra, czekaj, wiesz co, wyrzucę to. Wezmę te. Okej, gdzie masz te rzeczy, które ty tam chciałaś? Ja tu już mam jednego w tym, tylko muszę podnieść. A tu potrzebujesz więcej tych rzeczy? Czy to jeden item? Trzy. Z tych nowisów, tak? Takie czarmy, tak, no. Dobra. Okej, no to go.
Nie ma reklam, to jest Pogis. Nie ma reklam, boys. Czy lepiej Facebook płaci niż suby i donaty na Twitchu? Gdyby płacił gorzej, to by mnie tu nie było. Tak to powiem. Więc... To chyba jakby rozumie się samo przez się, nie? A chodź, tutaj jest, tu jest taki koleś, chodź. Nie, on tam też może być, no. A te takie streamy na przykład, co na PGA, czy na Bliskonie, czy na Szychalu, to będziesz na Twitchu robił, czy na Facebooku? Pewnie na Twitchu. Okay. Bo to z nimi są związane z gierkami, nie? To chodź, no, wracamy się. Mówię, wszystko co jest takie IRL-owe i tak dalej, to... Akurat będę sobie robił tam, więc jakiś Halloween czy BlizzCon. W ogóle myślę nad tym, żeby kupić jakiś taki modem, do którego włożę po prostu kartę i będziemy mogli postreamować sobie na BlizzConie, będąc tam. Tak sobie myślę. No, to żeby pochodzić fajnie. Sobie po BlizzConie, nie? Live zrobić coverage. No. O kurde. Trzeba się zorientować, nie? Bo w Kanadzie też chcieliśmy streamy robić, ale jak zobaczyliśmy, ile kosztuje internet w Kanadzie, to po prostu. To wiesz. Myślę, że możemy coś takiego zrobić teraz raczej. Fajnie by było tym razem takie coś zrobić. Zorientować się. Wtedy też w ogóle nawet nie pomyśleliśmy o tym w sumie. Nie badaliśmy tematu co i jak. Ano. Może coś wymyślimy. O, to spróbujmy. Dobra, bijemy je. Dawaj te dwa. Bo tobie level musi wybić. Mhm. Ile masz do levela? Dwa pary. No to go wbijamy szybko, te dwa barki. Czy niedługo będziesz mógł je spotkać w Ferrari na mieście? Nie w Ferrari, ale w Mustangu. Hell yeah! Ja widziałam kiedyś chyba na OLX-ie czy gdzieś było ogłoszenie, że Camaro ktoś sprzedawał. Aha. I tam nie wiem, chyba za 5000 czy coś i ja sobie tak wchodzę z ciekawości. To było jakieś takie chyba najstarsze Camaro, jakie po prostu takie... Nie, że fajne, tylko wyglądało tak januszowo, beznadziejnie. Myślałem, że połowa samochodu będzie, kurde. Nie, było jakieś, wiesz, jakaś taka, bo to totalnie nie wyglądało jak ten samochód. Nie, znaczy może to nie był ten samochód, ale wydaje mi się, że to jakaś taka, wiesz, najgorsza bieda wersja, po prostu w ogóle nie miało to niczego wspólnego z Camaro. Jezu, może to były takie, wiesz, takie wziął jakieś, kurde, lunchie i przerobił po prostu budę na użyć coś. A co, rozkmina z tym video, na kanałach sponsorowanych i takich partnerskich mogę streamować normalnie. Ostatnio streamowaliśmy na tym, na NVIDII. Swoją drogą. Wczoraj zresztą. Ale kurde. O, inventory is full. Ah, fuck. Ja też właśnie najgorzej. To jest two-headed mace. Nice. Lepszy mace'ik, boys. No to musimy kogoś zabić. Ja wyrzucam to. I chodź teraz tego. Chodź teraz, musisz mieć slota jednego, więc wyrzuć coś. Nie mam właśnie. To wyrzuć te kwiatki, które dostałeś, te krzaczki. Nie są fajne? Rejestracja K1 Nexus. Dobra, what? No chodź. Ci pokażę. Bo tutaj trzeba iść. Będę jeździł na Invincible, dokładnie tak. Czyli rozumiem, że na Automoto możemy się spodziewać za niedługo niebieskiej strzały na sprzedaż, kapa. Nie no, niebieska strzała jest zarezerwowana. Niebieska strzała. Powiem tak, szczerze, moje auto jest naprawdę POG. Jest absolutny tak. POG. Jedyne co w tym aucie tak naprawdę chciałbym zmienić, to silnik, żeby był mocniejszy. Nie jest zły, od razu mówię. Nie jest zły. Ale myślę, że gdyby były takie chociaż 1.8 albo 2.0 TSI, to by było takie... To bym szczerze nie zmieniłbym tego auta wtedy. Miałbym takie nope. A, posprzedawię tu rzeczy od razu, chodź. Mhm, no. Jezu, ile tu śmieci mam. Ja jedyne, co bym zmieniła w tym aucie, to żeby miał takie uchwyty na kubeczki tam, gdzie jest śmietniczek z tyłu. Tam, wiesz, no, w sumie. No, tak, wiem o co chodzi. Bo niektóre auta mają takie wysuwane właśnie w tamtym miejscu. Czy Ninja się nie szanuje i z biedakiem, bo streamuje na mikserze? Czekaj, what? Oh shit. Bring back the mug. A, będziemy musieli wrócić teraz z tym kubeczkiem. A czekaj, bo mam czwarty level, to mogę sobie kupić jakiegoś skilla. A ja tu sobie sprzedaję, a mi 3 minuty, czas leci. Go, myliczki. Ja sobie te zakupki robię. Dobra.
Mam 1-4, tak jest, to jest 1-4. 150 kunia. No dobra. Blessing of Might i Judgment. Uuu, Pog. Dobra, bierzemy Judgmenta. A w sumie to mogę wyrzucić, bo to nie będzie mi potrzebne. Holy Light Seal. Przyzywaj gnoja. Ja z tym Sukkubem będę chodzić sobie, dopiero będę fajnie miała. Sukkub ma dobry damage, ale nie za bardzo może tankować. Do levelowania tylko Voidwalker. Ten taki duch. Mhm. Ja się nie dziwię, że chciałbyś zmienić. Nie no, 1-4 naprawdę jest oszczędny silnik, ale 150 konia ma, więc to jest naprawdę fajny silniczek. Ten samochód nie waży jakoś dużo, nie jest dużym autem, więc... naprawdę fajnie działa, uwierzcie mi. Trust me. No, już Moniczka, już słyszę. To jest woda. W budynku, musiałbyś się dowiedzieć. Tak, wiem. Tam normalnie jest Wi-Fi, tylko że to Wi-Fi w budynku nie jest na tyle dobre, żeby robić streama. Wiem, bo byłem. I tam po prostu w momencie, gdy już wszyscy wejdą na tą salę, to jest taki rozpierdul. Taki się nie kupuje. Nie ma zabawy z jazdy. A jak to nie ma? Jest, stary, jakbym dał się pojeździć moją Skodą, to byś się zdziwił, kurde. No, jest naprawdę spoko. Nie to... jest taka zymulasta, jakby można by się. No, to nie jest 105 konia, tylko 150 koni. A jeszcze można byłoby pewnie, kurde, podciągnąć na więcej, ale nie chcę nic robić w tym samochodzie. Na razie bank pozwala jeździć, więc spoko. Ale jestem głodny. Imię? Nie mogę. Nie. Nazywa się Rupnik, jak Krupnik. A wzięłaś od Felixa Questa? Chyba tak. Że takie boksy musisz zebrać. Felix Box. Tak. Wzięłaś, tak? Dobra. Tak. Masz szczęście. A my na blisko nie będziemy mogli wszystko pooglądać? Czy niektóre rzeczy się dzieją w międzyczasie? Bo tam mówiłeś kiedyś, rok temu mówiłeś, no, że są sceny chyba. Tak, są sceny i trzeba chodzić między scenami. Tam czasami jest tak, że... się dzieją jednocześnie. No, chociaż zobaczymy, bo tam będzie rozpiska. Pewnie w tym tygodniu będzie jakoś rozpiska, coś czuję. W tym albo w następnym tygodniu. Gromlogosz, czy masz jakieś info na ten temat? Mm-hmm. Napisz to, nie powiem. W każdym razie wydaje mi się, że tak to będzie wyglądać. O Jezu, tutaj kurde, ja teraz zbiorę i będziesz musiała chwilę poczekać. KFC do 23. No, jeszcze mam chwilę czasu. A jesteś głodny? No, ale tam obiadka jest jeszcze trochę, więc... Ja bym zjadła takiego maczka, wiesz? Naprawdę, nie żartuję. Serio, takiego jednego maczka. Nie. Bo KFC już jedliśmy 3 razy ostatnio, a maczka już bardzo dawno, nie? Nie. Na pewno są jakieś zniżki. Dobra. Tutaj będzie box, to tam ja zabijam teraz mowę dookoła. Widzisz, możesz zrobić od razu IRL streama. Nie. Miałeś IRL robić i co? Nie. Nie masz żadnego jeszcze. Nie. Tu jest box, dawaj, bierz go. Bieraj. A już mam. Już mam tego, co ty brałeś. Jednak nie znika. Nie znika? Nie. Okej, dobra, chodź. Na suwach, kurde, suwy Resident Sleeper. Takie napompowane, kurde, suwiki. Co by mi się podobało nawet, ale niektóre, na przykład ten od Range Rovera wydaje mi się był taki naprawdę spoko. To jest taki suwik całkiem spoko. Spoko Gromlogosz, tak tylko tutaj. Z ciekawości tylko pytam. Kurde, ale naprawdę mega mocny damage tutaj zadaje. Się sam dziwię, kurde, sobie. Tylko Mończku musimy pomóc. No, klepie. Widzisz, Johnny, gwiazdki dostałeś dzisiaj, to stać nas na McDonalda. No, dostałem 3,50 dolara. No to idealnie. No to ile to jest? Na jednego burgerka dla mnie do promocji. Nie. Moniczko, nie. Absolutnie się nie zgadzam na takie rzeczy. No. Johnny! Nie. Nie, Moniczko, nie. Jest jeszcze trochę obiadka. No to możesz go zjeść. Będę go zjadł. Dobra, zbieram. O nie, o. Tym razem znikł, tak? No, a tam był. No bo był, bo kurde,
Dobra, nie masz. To jest, dobra. On się tak, dobra, to mam. A szybko się respią, no. Boże, bo tutaj to aż kolejki były normalnie. PRL tutaj się robił. Komuna. Widziałam chyba takie kolejki w internecie. Było tyle kolejek, że szok. Dobrze robisz, Johnny. Kiedyś Moniczka ci podziękuję. O, no. Przeciwko mnie. Myślałam, że się lubimy. A tu takie rzeczy. Moniczka, no robi się taka pulchniczka. Jaka? Jak ja cię poznałem, to byłeś chudzianem. Jestem pełna miłości po prostu. To nie jest No nie wiem. Ze szczęścia. To jest szczęśliwa, okrągła buzia. No nie wiem, nie wiem. Gdzie są na chińskie jedzenie? Monika już pewnie umie jeść pałeczkami. Byliśmy ostatnio. Byliśmy tam. I dobrze mi szło. Tego. Zabrałem Moniczkę i moją mamę na sushi, żeby tak trochę zrelaksować się i trochę, tak to powiem, ochłonąć od tego wszystkiego. Moja mama też jest akurat sushi. Ja jadłam zupę pałeczkami wtedy. Łamen. Jeszcze 4 minuty. Nie! Absolutnie się nie zgadzam. Mamy w domku jedzonko. Zjedzmy w domku jedzonko najpierw. Jak zjemy, to pojedziemy. Może jesteś tragiczna. Tragiczek, Moniczek. Jestem głodna po prostu. O, miam, miam, miam. Głodna na maczka. Głodna na maczka. Smaka na maka, Johnny. Przestań, Monika. Przestań. Jezu, nie wytrzymam z tobą. Co za babol. Po prostu musisz sobie pomyśleć o takim maczku, o takim burgerku z takim sosem, z takim serkiem i sałatką taką chrupiącą i to mięsko takie... Ale ty się nakręcasz sama sobie. To mięsko jest jak podeszwa, już mi się tak przejadło to wszystko. I łódeczki z sosem takim śmietanowym. Weź, masz pyszne ziemniaczki zrobione, które troszkę są niedosolone, bo nie posoliłeś dobrze wody. Wiedziałem, że ja miałem to zrobić. Zrobiłem to lepiej. No to będziesz gotował dzisiaj. Zapomnieliśmy o jednym questie, fuck. Mam jeszcze jednego questa do oddania, Moniczka, znaczy do zrobienia. Zapomniałem o nim. Tak? Tak. Dobrze. God damn it, zapomniałem. O ja faktycznie widzę. No, kurde. Wieśmaki najlepsze. Moniczka ostatnio właśnie tak się, kurde, ją zwieśmakowałem. Nie spodziewała się, że takie dobre. Później zaczęła jeść i sama zaczęła być takim wieśmakiem. Wieśmak najlepiej mi smakuje ze wszystkich teraz, ale ostatnio jadłam jakiegoś takiego, żeby przełamać trochę i był niedobry. Nie wiem, co to był. Był Mac Royal. Tragedia. Mac Royal taki był, no. A ty wzięłaś jeszcze podwójnego Mac Royala. W ogóle miałeś takie mięsmena takiego totalnego. No. Mięsną masakrę. To było mięso z bułką. Szczerze powiem ci, jak tak zobaczyłem tamto, to miałem takie, że to aż takie odrażające jest. Jakby taka ilość mięsa. Tego. No, to znaczy powiem ci, do połowy nie było złe. To smakowało po prostu jak taki większy hamburger. Trochę, że wiesz, jest jednak ten ketchup, ten ogóreczek i tak dalej. I było spoko, ale już na końcu to już miałam takie, Jezu, za dużo mięsa. Widzisz, ja bym zjadł na przykład takie, takiego kurde, jakiegoś z soczewicą burgera. I z plackiem ziemniaczanym na przykład i tym, no i guacamole pastą. Przestań, nie. Ty jesteś placuszkiem ziemniaczanym. Jest w mega pokecie. Idź już kolejne bij. Jak ja biję jednego, to ty bij już kolejnego, następnego. Tak będziemy szybciej się poruszać. Dobrze. Muszę cię nauczyć grać WoWa. Maestro dobre mają, mimo tylko, że przepłacone trochę. No trochę takie są, ale tam jest właśnie guacamole i był dobry. O, kurde, w sumie. No widzisz? Możemy jechać. Bo pewnie ich nie będzie już niedługo, bo to jest na pewno... Przestań! Jezu, jaka to jest tragedia! Po lewej stronie idziemy w lewo. Palady ma naprawdę dobry burs na dole. A czy w ogóle ostatnio był dobry burger szefa? Jezu, jaki był dobry, ale on już znikł chyba, nie? Naprawdę jakoś krótko, bo nie tu! Tym tunel, ta dziura. Nie ta dziura. Wrong hole, baby. Wrong hole, babe. Tragedia. Miał kałki i mole? Że co? A, że guano.
Lepszy niż cheese, no zdecydowanie. Tak, tak mi smakował. Kurde! Nie widzisz? Nie! No co nie? Oj, Johnny, pozwól sobie. Nie, nie właśnie, bo tak za bardzo sobie pozwalam i teraz każdy się dzisiaj ze mnie śmieje. No ale to wiesz, no ze wszystkiego... Ty masz o tyle fajnie, bo sobie włoskami przykryjesz swoją grubościość. I siedzisz na tym i ubierzesz bluzę i nie widać. A później ja muszę patrzeć. Ale jesteś. Będę. Ale ty jesteś. Będę, dopóki się nie uspokoisz. Musisz mnie kochać taką, jaką jestem. No i kocham. Tylko niedługo tej miłości nie uniosę. Za dużo będzie. Zabój Uber Eats. No powiem tak, na szczęście nie mamy Uber Eats. Jakby był Uber Eats, to już by dawno był ten maczek w domu. Moniczka by przepieprzyła wszystkie swoje pieniądze. A gdzie rol na tą skrzynkę, co? Oszuście. Jaki rol na twoją skrzynkę? Ty potrzebujesz budki? Chodź, dam ci budki. Co to o, było? Oj, spodenki masz, ubierz. Ale patrzcie, jaki złodziej. Widzisz, ja już się nauczyłam w klasiku, że się roluje wszystko. Kurde, kto cię tego nauczył? Nie, burgera z soczewicy i w sumie nie był taki zły, na pewno mniej kaloryczny. I był dobry i zdrowy, serio, naprawdę, jakoś, kurde, coś się ze mną dzieje, mam jakieś zapędy wegańskie. Co się ze mną dzieje? No widzisz, a wege to zdrowe są rzeczy. To jest dieta wege. No, wiem. To dobrze robi na wagę. Ja się śmieję, ale przyjdzie moment, że będzie ci się żalić, że to twoja wina, że się ulała. Bo ją wiedzieć. No tak, tak będzie. A ja właśnie, kurde, z głodu bekłem. Przepraszam. Odbiło mi się. Nie będę za gruba, to się wezmę do roboty. I wiesz, to jest najgorsze takie po fakcie. Wiesz, że później będzie trudniej. Byś teraz wzięła, to byś była super modelka, byś mogła mamiko wygryźć bez problemu. Że była taka, że nazywa się alternatywka, bo taka zadziorna alternatywka. Byłabyś taka, wiesz, taka dupencja najlepszencja. Wiesz? Będą mnie podrywać. Już mnie podrywają, już mi kwiatuszki w głowie wysyłają. Co za... No powiedz o tym gościu, czekaj chwilę.